strony Polski Rolnik. Słuchajcie, moi drodzy, chciałbym się z Wami podzielić swoją techniką hodowli oraz chciałbym z Wami porozmawiać na temat sprzętu. Jaki kupić, jakie stosować odżywki, jakie stosować metody rozwoju swoich roślin oraz co zrobić, żeby mieć maksymalne zbiory przy minimalnym poświęceniu czasu. Słuchajcie, moi drodzy, przyszedł czas, żeby ściąć nasze piękne drzewa. Tutaj mam przygotowaną wagę. Waga jest wyzerowana. Na wadze jest plastikowy kubek. 12,9 g waży. I teraz będziemy powolutku obcinali każdą jedną łodygę, każdego jednego kwiata. I powiem Wam, ile jest plonu z każdego jednego kwiata. Kwiatuszki będą dochodzić do siebie, wszystkie ścięte łodygi, około tygodnia do dwóch tygodni czasu, a potem na 4 tygodnie do słoika, na tak zwane kiszenie lub curing, jak kto lubi. Tak to mniej więcej wygląda. Także miłego dnia i szczęśliwego produkowania roślin, szczęśliwego nowego roku i wszystkiego, co chcecie. Na razie, cześć. Marcin J, alias Marcin Król, którego kreacją ostatnio Wam znaną było MKTV, pojawiał się w internecie wielokrotnie, zawsze pod inną postacią w innej kreacji. Swego czasu założył kanał, na którym popisywał się tym, jaką to ma plantację marihuany, ważąc na oczach widzów, a widzowie zachodzili w głowę, jak to się dzieje, że kanał nie został namierzony przez służby, a sam autor rozliczony ze swojej działalności. Musicie wiedzieć, że każdy agent wyzadaniowany do pracy pod przykryciem, w tym przypadku przykryciem jest praca w social mediach, jest legendowany. Tak samo Marcin został wylegendowany na człowieka, do którego w tamtym czasie mieli uderzać ludzie zainteresowani tematem. I jak widzicie na screenach komentarzy pod jego filmami, odzywali się ludzie, którzy znali się na rzeczy lub poznać chcieli się na rzeczy, proponowali interesy lub mówili w komentarzach o tym, że takie interesy chcieliby bądź robią. I to wszystko było doskonałym narzędziem dla służb, aby pozyskać informacje i źródło takich właśnie komentarzy. Ludzie, którzy udzielali się w tym temacie, którzy zostali postrzegani jako ludzie, którzy znają temat i mogą mieć coś z tym wspólnego, zapewne byli namierzani i ten sposób pozyskania wiadomości i informacji był bezcenny dla służb. Jestem tego pewny, że w oparciu o takie aktywności nastąpiło następnie wiele, wiele zatrzymań. To jest jedna tylko z ról Marcina J, zwanego MKTV, który od wielu lat pojawia się coraz to w nowej roli w social mediach, po prostu. Tak działają fałszywe flagi i tak działają ludzie pracujący pod przykryciem. Internet jest dzisiaj doskonałym narzędziem. Nie ma moralności, moim zdaniem, w służbach, a celem jest zdobycie informacji. I generalnie wszyscy wiemy, z kim mamy do czynienia. Ja zakończam swoją działalność w internecie. Mi generalnie chodziło o to, aby karty zostały odkryte. Karty zostały odkryte.